Dobra. Mam nadzieję, że widać mnie i wszystko słychać. Bo jeśli tak, to zaczynamy odcinek. I tak, wiem, że dawno nie było GTA na kanale, ale już wam wszystko tłumaczę i pewnie się już domyśliliście dlaczego. Ponieważ przez nagły spadek zasięgów, no powiem wprost, no spadek mocny zasięgów był na tych filmikach i no nie oglądały się za bardzo, więc postanowiłem odłożyć GTA na bok i zająć się czymś innym. Ale postawiłem wam takie wyzwanie, że jeśli wbijecie jakiś tam próg łapy w górę i żeby było ileś tam wyświetleń pod filmem, to że powrócę do tej gry. No i udało wam się, ale ja odwlekałem ten powrót, ale no dlatego spotkałem się teraz dzisiaj, żeby żeby ten powrót właśnie sfinalizować. I od razu zakładam słuchawki, bo będą mi one nie, co? Będą mi potrzebne, właśnie. Dobra. Także tak. To będzie taki remake trochę w wersji tego real life'a, który tam był 3 odcinki tylko i właśnie wtedy skończyłem nagrywać GTA. Tylko, że to będzie seria kierowana z Trevorem. Będziemy to wszystko z Trevorem robić. Mam modyfikacje na nowe mieszkania, na fotoradary, na mandaty i na pracę, co jest bardzo ważne, na pracę mam też i oczywiście salon samochodowy i warsztat u Benego. I od razu chciałem powiedzieć, że mody, które były używane, niektóre mody, które były używane właśnie w GTA 5 Real Life już nie działają, dlatego musiałem je jakoś zastąpić. Na przykład sprzedawanie samochodu już nie działa, ten mod już nie działa po prostu, nie jest dostępny. I tak, jak albo wspominałem, albo nie, w sumie, chyba nie, to w tej serii będziemy starać się zrobić z Trevora takiego, wiecie, normalnego człowieka, bo teraz to taki zarośnięty wieśniak oczywiście. Żyje w przyczepie takiej, no i ogólnie jest bardzo słabo. Dlatego będziemy musieli zrobić z niego coś ciekawego. Dlatego dobra. Dobra, lecimy. Będzie krótkie cięcie i się widzimy zaraz, bo... Bo w sumie także dobra, jesteśmy już po cięciu. Oczywiście już tutaj ten dom Trevora, a Trevor właśnie jest w łazience. Dlaczego łazience? Bo musimy zgolić brodę. Tak, mam modyfikację, która pozwoli nam ogolić się i że będzie nam odrastała broda. Także, dobra, to jest pod klawiszem L. Tak, lecimy. Teraz mamy wybraną długość, że jest długa, dlatego musimy kliknąć Enter, żeby Trevor zaczął się golić nożem. Także bardzo bezpiecznie golimy się nożem. I już widać, specjalnie stanąłem przed lustrem, bo jak nie stoimy przed lustrem, to nie widać jakie mamy teraz brodę. To teraz jest napisane medium, czyli że mam taką średnią. Także golimy się dalej. No i dobra, teraz już jest ok. No, Trevor się ucieszył oczywiście teraz ładnie. I z tymi włosami trzeba będzie coś zrobić, ale z tym to już do fryzjera niestety trzeba będzie pójść. I nic z tym nie zrobię. Na razie się nie przebieramy, ale w tym odcinku chciałbym się już stąd wyprowadzić się stąd do Los Santos. Na koncie mamy 152 tysiące, czyli idealnie nam starczy na zakup jakiegoś takiego... O, nie ma muzyki. Tak, nie ma muzyki. Właśnie na zakup jakiegoś mieszkania w mieście. Takiego standardu niskiego dość. No bo ze 152 tysiące dolarów to w mieście, w Los Santos, nie kupi się przecież apartamentu, tak? To są tatuaże, to nie chcę tatuaży. Niestety przez ilość tych ikonek pousuwały mi się ikonki właśnie sklepów z ciuchami, fryzjera
tatuażysty. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy przez ilość ikonek, że się pousuwało, czy coś. Nie wiem po prostu, dlaczego tak jest. I teraz muszę sam sobie poszukać, gdzie jest ten fryzjer. Co to jest? Tu jest sklep. Tu jest fryzjer barber. A i właśnie. Chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, jaką modyfikację. Tak, jaką modyfikację byście chcieli, żebym. Żebym. Wgrał. I dobra. A, i właśnie, napiszcie jeszcze, jak mam nazwać tą serię, bo jeszcze nie jest nazwana. Ja ją roboczo teraz dam, że to będzie. No nie wiem, może. Dobra, niech będzie Przemiana Trevora. To jest taka robocza nazwa. Potem możecie napisać w komentarzach, jaką nazwę chcecie, żeby była. To wybiorę jakąś fajną. I modyfikację, którą mógłbym dodać. Dobra, fryzura. To jest darmowa. Szczerze, według mnie, to jest najlepsza fryzura dla Trevora. Bo ta to jest taka, no. Znaczy, nie oszukujmy się, ale z każdą fryzurą Trevor wygląda źle, bo nie ma dobrej fryzury dla niego. Ale to jest taka, według mnie, najlepsza. Taka tutaj zgolona. Coś taki trochę łysy Irokez by mógłby z tego być. Dlatego weźmy sobie ją, na dodatek jest darmowa, więc. Jeszcze na dodatek jest za darmo, więc możemy skorzystać. No i pięknie. Teraz wyglądamy bardzo ładnie. Nie wiem, czy można. Czy można właśnie usunąć ten napis Cut Hill, tutaj co ma na szyi. Nie wiem, my jak już dojedziemy do miasta, to się sprawdzi. Dobra, mamy informację na drodze, czyli jest speed limit 45. Ok, 45 km na godzinę można jechać tą drogą. Dlatego dobra. Zobaczmy, gdzie tu byłoby może jakieś mieszkanie fajne. Zajedźmy może najpierw tutaj gdzieś. Zobaczymy, tutaj mamy na tej drodze przy okazji dwa mieszkania. Do domu już nie mam co wracać, dlatego od razu pojedziemy. Wynosimy się z wiochy. Ej, właśnie chciałem wam powiedzieć bardzo ważną informację. Dobra, no nie powinno się tak jeździć, ale no tutaj na wioskach mało kto będzie tego pilnował. Że wyjeżdżam teraz, a nie mam żadnych filmów na zapas, więc będziecie musieli jakoś się obejść z tym i po prostu nie będę wrzucał żadnych odcinków, bo no nie mam nagranego nic na zapas, a wyjeżdżam teraz do Danii, więc nie będę mógł nagrywać odcinków. Wracam chyba 7 sierpnia, więc wtedy normalnie sobie wrócę. Będzie wszystko git. Będę kontynuował tą serię, bo teraz ona się będzie dla mnie najbardziej liczyć. Ona się będzie dla mnie najbardziej liczyć teraz. I będziemy ją sobie normalnie kontynuować. Jakbyście mogli zauważyć lub nie, to ja wyprzedzę tego jeszcze, że mam wgrane modyfikację graficzną Quant V. Bardzo mi się podoba ten shader. Teraz tak średnio to. Co się działo z tym podownikiem? Jakiś opętany. Przepraszam bardzo. Jest bardzo ładny. Teraz to tak do końca tego nie widać, bo jest pogoda taka niefajna. Więc. Ale no pewnie będziecie mogli potem zauważyć, jak będzie jakaś ładniejsza pogoda, na przykład takie będzie czyste słońce albo będzie lekko zachmurzone, to wtedy to bardzo ładnie widać. Raczej kojarzycie modyfikację graficzną Quant V. Co to było? Co się odwala od razu w tym odcinku? To jest pierwszy odcinek tego
nowej serii, to od razu jakieś takie dymy. Jakiś dźwięk był jakby z tego, z krótkofalówki. Nie wiem. Potem to jeszcze raz zobaczę w montażu, ale... I będziecie mogli przewinąć, bo faktycznie był taki jakby... Dźwięk jakby ktoś do nas gadał, ale nie wiem, nie wiem o co chodzi. Czy to jest z jakiegoś moda to jest, czy co, ale nie wiem. Także dobra. No i od razu mówię, że jak będziecie pisać te modyfikacje, które mógłbym dodać, to... jak po prostu nie będzie jakiejś tam modyfikacji, którą byście tam napisali, to albo dlatego, że po prostu no, nie będzie ona nam jakaś bardzo potrzebna, albo po prostu może nie działać, tak? Bo jak już mówiłem, ta sprzedaż samochodu, wtedy co w GTA Real Life sprzedawaliśmy skuter, to ta modyfikacja już nie działa. Ogólnie bardzo dużo, coś mi się plącze język dzisiaj, bardzo dużo modyfikacji od tego właśnie twórcy, który stworzył tego moda na sprzedawanie samochodów, bardzo dużo jego modyfikacji nie działa i zostały pousuwane. Dlatego... Dobra, teraz mam chyba czerwony, nie? Czy... Tak, czerwony miałem. Właśnie zrobiło mi zdjęcie i mam $5 do zapłaty. Nie, czy? To jest mandat za brudne tablice rejestracyjne. Teraz za złamanie przepisów prędkości 250. O Jezu. Nawet za brudne tablice rejestracyjne się dostaje, jak widzicie, mandat. Co prawda tylko $5, ale no... To pewnie za korzystanie z telefonu podczas jazdy też się dostaje. A, i jeśli możecie zastanowić, wszystkie mandaty się spłaca albo na komisariacie policji, albo przez specjalną aplikację na telefonie. Ale przez telefon jest oczywiście prościej, szybciej, tak. Że nie ma obawy, że jak będziecie jechać na komisariat, to złamiecie jeszcze kilka przepisów. O, zielone. Nie pamiętam, jakie to jest ograniczenie w ogóle teraz, do ilu. No. Za stan samochodu, czy za moją jazdę i za brudne tablice, cały czas dostaję bilet, no to ja musimy na myjnie pojechać przecież jeszcze. No, trochę słabo, bo mi się nie pokazuje w ogóle, gdzie jest myjnia. I ja mam teraz szukać, tak? Chyba, że mam, nie wiem, kupić nowy samochód, który będzie czysty. Co ty robisz, człowieku? Ogarnij się. No co jest? Cały czas dostaję bilet za to. To oznacza, że... Ale ja nie mogę w ogóle, przecież cały czas mi zdjęcie będzie robić. Jak ja mam umyć samochód? Halo. Co, jak wyciągnę telefon, to tutaj mogę spłacić pay tickets. I co, jak przy... Za to, że mam brudne auto, dostaję bilet. Nie podoba mi się to. Dobra, no ale... Aha, że zignorowałem... Światło czerwone, ale ja jechałem prosto. Nie rozumiem teraz. Co? Z tymi biletami nie wytrzymam. Zbankrutuję zaraz. Co ja mam taki jasno ten telefon? Weź to. Nie da się zmienić jasności, trudno. Oj, chyba wkurzyłem kogoś. Proszę pana. Ej, ono! Chłopie! Nie wiesz, z kim zadzierasz.
Idź ty, gościu. Normalnie jakiś dziadek. Dobra, no i knockout na środku drogi. Nie mam zamiaru się tutaj. Ale gdzie jest w ogóle myjnia? Nie wiem, gdzie myjnia jest, GTA. Nie pamiętam. Znaczy pamiętam tylko, że gdzieś w tych obszarach jest jakaś myjnia, ale w którym miejscu konkretnie to nie wiem. Co ja mam z latem zrobić? Co ja mam do morza wjechać, żeby się umyć? No nie. Jeśli ja będę cały czas bilet dostawał za to, że mam brudne tablice. Nie, czekajcie, to jest Los Santos Custom. Myślę, że oni mi tam umyją. To jest dobry pomysł. Taki dość niebezpieczny manewr zrobił. O, fajne auto. Mógłbym ukraść i sprzedać, ale nie, ja już nie chcę być. Już nie chcę być bandytą. Dobra. Umyjemy za 98. No. Czyli za brudny samochód też się dostaje mandat. Niesamowite. Dobra, wyjeżdżam stąd. To można gdzieś... Zapłacę najpierw bilety. To można gdzieś sprawdzić informacje na temat drogi. Nie. All passengers locations are marked. Aha, czyli tutaj jest ograniczenie do 45 mil na godzinę, tak? 45 mil. Tylko szkoda, że ręka Trevor mi zasłania. Dobra, będę jechał mniej więcej z taką prędkością jak boty i będzie dobrze. Bo ręka Trevora mi zasłania licznik. Dobra. Dobra, już nie będę gazował, bo nie chcę się znowu bić z kimś na środku drogi. O, światła. Czyli to się chyba najbardziej opłaca jechać. O, tutaj przy policji to grzecznie, grzecznie. Na pierwszej osobie, bo to nie widać wtedy. No i super. O nie, nie złapało mi tego, czyli... Okej, jest bardzo dobrze. Dobra, jadę prosto to... Jezu, w tym Los Angeles się można pogubić. Znaczy Los Santos. Ale to w sumie to samo. Normalnie nie wiem, na które światło mam patrzeć. Mam dalej tablicę Domix. To ustawiałem milion lat temu, dalej je mam. Zobaczymy, może uda nam się. Nie, czekaj. Nie, nie uda nam się tego kupić raczej. Nie, nie uda nam się kupić, bo to jest ten wieżowiec któryś. To nie ma szans. To musimy zmienić lokację, do której chcemy. Którą chcemy kupić. To nie, 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 nie. To musimy pojechać gdzieś tutaj. O Jezu. Zrobię taki dość niebezpieczny manewr. Jedziemy. Dobra. 400 metrów. Teraz przynajmniej zaliczam w miarę sygnalizację świetlną bez powiadomienia o bilecie. Ale dobra. Lecimy. Już niedaleko naprawdę, już niedaleko. Dobra, zanim ja tam dojadę, to wieki miną. Widzimy się już, jak tam dojadę, dobra? Nara. Także dobra, jestem już na miejscu. Tutaj stoi nasz Trevor, a to jest ten budyneczek, w którym może będziemy mieszkali, więc zjadę z tego parkingu już, bo tutaj wjechałem, żeby móc zacząć z wami tutaj gadać. Oj, przepraszam, że tak pod prąd, ale dobra, tutaj staniemy na chwilę, bo chcę zobaczyć, jaka jest cena tego mieszkania. To widzę, że jest dalej for sale. Pani też widzę, patrzy na ofertę. Ale czemu wy tak tutaj za tym znakiem stoicie?
141 tysięcy stać nas. Nowoczesne, wyremontowane i dobrze utrzymane mieszkanko to istna perełka zachodniego Winewood. Cena sięgnęła dna, tanie już nie będzie, tym razem jesteśmy tego pewni. Posiada garaż na 6 samochodów. To bardzo fajnie. Dobra. Musimy gdzieś mieszkać, więc w sumie to jest idealna opcja dla nas. Zaraz zobaczymy sobie, jak wygląda to mieszkanie. Także tak, 141 tysięcy odjęte od naszego budżetu daje nam 10 943 tysiące dolarów na koncie Trevora. I w następnym odcinku jest bardzo prawdopodobne, że będziemy szukać pracy, tak? A kiedy będzie następny odcinek? Nie wiem, pewnie wtedy jak wrócę, tak? Także dzwonimy do garażu. O, jest oznaczenie literką T, czyli my tu mieszkamy. I co? No, jest nasz garaż. Jest bardzo ładny. Fajnie tu. Spoko. Jest nasz pojazd. Już chyba się ubrudził nawet, zauważyłem. Chyba, że on tak zawsze wygląda. Dobra, tutaj mamy chyba przejście do naszego mieszkania. Aby zadzwonić do apartamentu. Okej. Okej, doczytał się chyba nasze mieszkanie. Dobra, jesteśmy. No. Jest dobrze. Według mnie jest bardzo dobrze. Fajnie, fajne mieszkanie, fajne, naprawdę. Robi wrażenie. No. Możemy się. Co tam? Coś tu było. Możemy się napić piwa? Nie możemy, niestety. Coś tu ten działa? O, whisky możemy się napić? Nie, ale możemy włączyć radio. Wybierz stację. O nie, bo to jest radio takie, że będzie żółty dolarek potem na moim filmie, to nie. Dobra, zobaczmy, możemy włączyć telewizor? Możemy. Okej, reklama piwa. O. Stan double. Fajnie, mam nadzieję, że mi to nie zdemonetyzuje w żaden sposób filmu. Dobra, zobaczmy co mam. A to jest wyjście z mieszkania, to nie. Dobra, sprawdźmy co jest tu. To jest nasza sypialnia, możemy się położyć do łóżka? No, klikam E, ale nie mogę się położyć, to coś nie działa. Chyba. E, aby się przebrać, czyli możemy się przebrać. Dobra, zobaczmy. Dobra. O! I Trevor od razu okularki, fajnie. Łazienka. No taka starczy na pewno. Jakby jak dla mnie to jest super mieszkanie, bo jest miliard razy lepsze niż miejsce, w którym wcześniej mieszkał Trevor. I na pewno każde mieszkanie jest lepsze od tego, w którym, od tej przyczepy, w której mieszkał. No dobra, no. No dobrze, mogę usiąść na kanapie? Nie mogę. Chyba będę musiał robić wszystkie animacje przez trainer. Czyli tak. Play options, animations. Tak. Sitting. Michael Idol 2. I siedzimy. Chyba tylko w ten sposób będę mógł. Będę mógł sprawiać, że siedzimy na kanapie. Bo w żaden inny sposób tego nie widzę. Chyba, że sobie pobiorę modyfikacje na siedzenie, no to wtedy. No dobra, no mi się podoba tu. Bardzo mi się podoba. Także wyjdziemy z mieszkania może. Tak, fajnie, Trevor wychodzi z mieszkania. Okej, doczytał nam się blok. O, no i bardzo fajnie, no i co? Jest oczywiście oznaczony pomarańczowym kolorem, czyli że my tu mieszkamy. Fajnie. Także no co, no dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że ustawimy sobie tak może, że co? Że jedna łapka w górę pod filmem to jeden kolejny zapewniony odcinek z serii z Trevorem. Może być tak? Czyli że powiedzmy wbijecie tam, nie wiem, z 5 łapy w górę, to
będziecie mieli zapewnione 5 kolejnych odcinków. I tak pod każdym filmem będziemy sobie zliczać łapki w górę i to będzie sygnalizacja, ile będziecie chcieli tej serii mieć. Według mnie to się zapowiada bardzo dobrze. Może nawet wyjdzie trochę lepiej niż z Real Life'em, bo tam się trochę pokomplikowało wszystko. No i co? No i mam nadzieję, że te zasięgi będą dobre. A nie tak jak właśnie z poprzednimi seriami. Dlatego... Co? No... Dobra, nie czepię się, koleś, a tu gadam do widzów. Także mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Ja się z wami żegnam, bo muszę jeszcze sobie pooznaczać te wszystkie stacje benzynowe, tak? No i co? No i do zobaczenia. Potem jak wrócę. Na razie.